Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo gorąco. Super, że jesteście, ponieważ tym razem mam dla Was niespodziankę. Do świąt jeszcze troszeczkę daleko, ale możemy powiedzieć, że to taki trochę przedświąteczny prezent, ponieważ dzisiaj zrobimy sobie taki przegląd kosmetyków marki Cosnature i pokażę Wam 5 takich moich ulubionych kosmetyków, które uważam za najlepsze kosmetyki tej marki, które się najlepiej sprawdziły właśnie u mnie. Ale na końcu filmu mam jeszcze dla Was konkurs, w którym to Wy będziecie mogły albo mogli wybrać sobie 5 kosmetyków z oferty marki i właściwie samemu złożyć taki kosmetyczny prezent dla siebie. Cosnature to jest taka niemiecka marka, która produkuje naturalne kosmetyki z bardzo ładnymi, naturalnymi składami i w tym momencie na naszym rynku już jest całkiem popularna. Ja pamiętam moment, kiedy oni wchodzili do naszych sklepów, to już było ładnych parę lat temu, natomiast teraz znajdziemy je na przykład w Hebe. One są generalnie w drogeriach dość popularne i często też przewijały się na kanale Urodowaniaczki, gdzie w filmach pokazywałam je z dziewczynami. Najczęściej a propos pielęgnacji twarzy, ale przewijały się też takie produkty do pielęgnacji włosów. Też jeden taki dzisiaj Wam pokażę. Stąd też takie moje większe doświadczenia z tymi kosmetykami, generalnie znajomość marki i też hity, które Wam dzisiaj pokażę. Natomiast to, za co bardzo cenię Cosnature, to, że ceny są bardzo przystępne, bo to naprawdę nie są drogie kosmetyki, a mają bardzo fajne, takie dość proste, naturalne składy. Zacznę od rzeczy, która jest stosunkowo mało popularna, na pewno nie jest najczęściej, nie wiem, pokazywaną czy recenzowaną rzeczą i będzie to produkt do pielęgnacji ciała, bo od takich zaczniemy, a te do pielęgnacji twarzy zostawimy sobie na sam koniec. Tutaj na początku to jest taka rzecz, być może nie jest niezbędnym elementem naszej pielęgnacji, natomiast to jest naprawdę jeden z moich ogromnych faworytów, który uwielbiam i to jest olejek do twarzy kokosowo-migdałowy. Ja wręcz kocham ten olejek za zapach, który jest naprawdę dla mnie naprawdę niesamowicie przyjemny. Ja bardzo lubię zapach olejków migdałowych i bardzo lubię kokosa. I tutaj mamy takie bardzo korzystne, naprawdę udane połączenie. Myślę, że gdybym miała włosy nisko porowate, pewnie próbowałabym olejować nim włosy. Właśnie głównie dla tego zapachu, ponieważ jest naprawdę niesamowicie przyjemny. I może być świetnym olejkiem do ciała, takim po prostu zwykłym olejkiem, którego używamy po kąpieli. Może być też naprawdę bardzo, bardzo fajnym olejkiem do masażu. Wydaje mi się, że tutaj pod tym względem to jest naprawdę niedoceniany i nieznany produkt. Natomiast jeśli lubicie tego typu ładnie pachnące olejki, to ten Wam naprawdę bardzo, bardzo polecam, ponieważ tutaj faktycznie ten zapach jest przyjemny. Za to też lubię drugi produkt, który teraz Wam pokażę. I to jest ich odżywcze masło do ciała z masłem shea i ekstraktem z fasoli tonka. Ja pamiętam, kiedy pierwszy raz użyłam tego produktu, właściwie na wyjeździe potrzebowałam kupić coś w miarę szybko, nie chciałam wydawać fortuny i tak się zaczęła moja znajomość z tym produktem. I pierwszą rzeczą, która naprawdę bardzo mi się spodobała, był właśnie zapach. On jest taki troszeczkę może słodko-migdałowy, delikatnie podobny do tego olejku, aczkolwiek olejek jest o wiele bardziej kokosowy. Natomiast tutaj ten zapach jest taki przyjemny, delikatny, otulający i ciepły, przy czym nie jest jakoś super syntetyczny, nie ma takiej sztucznej nuty, nie jest jakoś przesadzony i to jest właśnie taka nuta, która mi się akurat bardzo, bardzo podoba. Natomiast byłam dość mocno pozytywnie zaskoczona tym, jak dobrze to masło poradziło sobie z moją suchą skórą, bo ja mam tendencję do suchej skóry, no szczególnie w obrębie łydek, na stopach i tak dalej, i tam właśnie to masło pomogło mi najbardziej, więc faktycznie, jeśli szukacie czegoś o takim specyficznym zapachu, co będzie też dobrze działać, to jest naprawdę ekstra. Mnie często męczą bardzo intensywne i takie lekko chemiczne zapachy w kosmetykach, chociaż lubię takie ładnie pachnące rzeczy. Natomiast to jest taki kosmetyk, który mnie pod tym względem nigdy nie zmęczył i nigdy nie znudził. Nawet jeśli miałam takie dni, kiedy gorzej tolerowałam jakieś zapachy kosmetyków, to ten zawsze był dla mnie taką bezpieczną opcją. I faktycznie jest dość bogaty, ma taką dość gęsą konsystencję i przypomina mi, jeśli chodzi o poziom nawilżenia na przykład dłoni, kiedy go na nich użyję, to przypomina mi efekt, jaki uzyskowałam przy takich najbardziej bogatych masłach do pielęgnacji dłoni i to jest naprawdę super, więc akurat w tej formie tutaj też często go używam i bardzo go lubię. Wydaje mi się, że to jest też taki
no nie wiem, że może jakoś super mało znany, ale jeden z takich chyba bardziej niedocenianych produktów tej marki, dlatego chciałam Wam go pokazać razem z tym olejkiem. I teraz przechodzimy do pielęgnacji twarzy. I tutaj mam dwóch mocnych faworytów w takiej kategorii właśnie kremy do twarzy, sera. Te dwa produkty sprawdziły się u mnie najlepiej, więc jeśli zastanawiałyście się nad czymś do pielęgnacji twarzy z tej marki, to myślę, że tutaj warto celować albo w jeden, albo w drugi, chociaż tak naprawdę oni mają całkiem sporo dobrych kremów, natomiast szczególnie ten łagodzący z solanką i z ekstraktem z rumianku. I wydaje mi się, że jest też takim najbardziej godnym polecenia dziewczynom, które mają cerę wrażliwą i chciałyby zacząć jakąś przygodę z takimi kosmetykami o bardziej naturalnych składach, natomiast boją się jakiegoś potencjału uczuleniowego, boją się jakiejś wpadki. Szukają czegoś, no nie wiem, w dobrej cenie, czegoś, co sprawdzi się właściwie przy każdym typie skóry, na przykład pod podkład, bo to jest też taki lekki, fajny krem, który faktycznie łagodzi i nadaje się między innymi właśnie bardzo fajnie pod podkłady. Ja testowałam go z różnymi i w każdej wersji był właściwie fajny. U mnie wszystkie kremy tej marki jakoś dobrze grały z podkładami mineralnymi i generalnie z podkładami wszelkich innych konsystencji, również z takimi bardzo klasycznymi, płynnymi, zupełnie nienaturalnymi. Natomiast ten krem faktycznie łagodzi i tą skórę uspokaja, ona jest mniej podrażniona, jest mniej zaczerwieniona, więc jeśli akurat zależy Wam właśnie na takim bezpiecznym, naturalnym produkcie, to myślę, że ten jest faktycznie super. Zapach jest naprawdę bardzo delikatny. Te kremy marki pachną różnie. Zdarzają się takie bardzo cytrusowe, które są mają takie dość intensywne nuty zapachowe i to też nie każdej osobie będzie pasowało. Natomiast ten jest bardzo neutralny, bardzo łagodny i to jest taki super krem opatrunek w takiej bardziej naturalnej i składowo wersji, bo też takich produktów oczywiście na przykład w aptekach mamy całkiem sporo. Natomiast faktycznie no, to są kosmetyki wegańskie, znaczy większość kosmetyków marki jest wegańska. To jest dużą zaletą, więc jeśli szukacie jakiegoś takiego wegańskiego, delikatnego otulacza, to myślę, że ten kremik z solanką i ekstraktem z rumianku będzie naprawdę bardzo, bardzo fajny. Natomiast takim jednym z bardziej popularnych produktów marki, myślę, że całkowicie zasadnie, bo ja też go bardzo lubię i on też przewijał się właśnie we włosomanieczkach, jest to serum przeciwstarzeniowe z olejkiem z rokitnika. Ja jestem wielką fanką olejku z rokitnika i w ogóle suplementacji tym olejkiem, co jest u nas sprawą stosunkowo mało znaną, natomiast to jest naprawdę rzecz bardzo, bardzo ciekawa i super działająca. W kosmetykach oczywiście olejek z rokitnika sprawdza się tak samo dobrze, ponieważ on ma ogromny potencjał odżywczy, bardzo mocny potencjał regenerujący i to są takie dwie rzeczy, które naprawdę będą pozytywnie wpływać na naszą skórę. Ja też wielokrotnie pokazywałam Wam gdzieś tam na blogu czy na Instagramie moje olejki z rokitnika, które jakby kupowałam w sklepach z półproduktami, dodawałam do innych produktów, które tego olejku nie posiadały. Natomiast jeśli chodzi o takie naturalne produkty, zauważyłam, że te, które zawierają w składzie olejek z rokitnika, a na szczęście on się pojawia w takich naturalnych, nawet polskich markach coraz częściej, działają na moją skórę najlepiej. I tutaj obecność tego olejku naprawdę bardzo mnie cieszy. Wydaje mi się, że z tego względu to też jest jeden z produktów marki, który działał u mnie naprawdę, naprawdę świetnie. Jeśli chodzi o jego przeciwstarzeniowe właściwości, to powiedziałabym, że one są no, tak jak na naturalny produkt, dość delikatne, natomiast generalnie jest to może bardziej trochę produkt taki upiększający, może trochę nawet właśnie taki bardziej odżywczo, regenerujący, łagodzący i moją skórę bardzo ładnie nawilża. Ten skład jest całkiem prosty. Ale jest w tym kremie coś takiego, że on naprawdę bardzo dobrze działa i spisuje się super. Jest żółty, tak jak tutaj teraz widzicie, więc tego olejku z rokitnika troszkę w środku mamy. Olejek z rokitnika generalnie jest bywa problematyczny, jeśli stosujemy go solo, ponieważ naprawdę ma duży potencjał barwiący, więc uwaga. Natomiast tutaj taki kremik oczywiście nie sprawia żadnego problemu. Jeśli polujemy na coś z rokitnikiem, chcemy mieć jakiś fajny gotowiec, to ten jest bardzo, bardzo fajny. On mnie ładnie utrzymuje nawilżenie. Pomimo tego, że tam mamy alkohol w składzie, to nigdy ja akurat nie miałam z tego powodu problemu.
I powiedziałabym, że ten krem naprawdę bardzo ładnie nawilża moją skórę. Jeśli miałabym porównać tutaj oba produkty, to tak naprawdę ten łagodzący krem faktycznie jest mocniej łagodzący. Natomiast wydaje mi się, że ten jest po prostu taki bardziej odżywczy, regenerujący. Chyba bardziej trochę wzmacnia skórę, trochę bardziej ją upiększa. Ten jest po prostu taki bardziej neutralny, neutralnym, pielęgnacyjnym, takim bezpiecznym kremem. Natomiast to jest troszkę taka faktycznie mocniej działająca rzecz. Stosowałam je też trochę w różnych momentach, ja mam suchą skórę, ale wydaje mi się, że generalnie jako takie lekkie kremy jesienno-zimowe pod podkład sprawdzają się całkiem fajnie. Natomiast jeśli już mówimy o takich kremach stosowanych na pod podkład, to tutaj mam jeszcze jedną ciekawostkę, którą bardzo chciałam Wam pokazać, ponieważ to jest taki produkt, który jest ciekawy i który ja osobiście bardzo polubiłam, kiedy pierwszy raz go stosowałam. Wydaje mi się, że warto tutaj troszkę więcej o nim opowiedzieć, żeby wiedzieć, czego się spodziewać. To jest koloryzujący krem z nagietkiem, natomiast on właściwie zupełnie nie kryje. To jest taki efekt bardzo delikatnego wyrównania koloru i taki efekt delikatnie upiększający, ponieważ ten krem ze względu na swoją konsystencję delikatnie wypełnia nasze pory i daje też taką iluzję lekkiego optycznego wygładzenia. Ten kolor jest na tyle subtelny, że jakoś tam to pasowuje się do naszej skóry. Ja generalnie z naturalnymi kremami tonującymi, szczególnie tymi niemieckimi, mam taki problem, że w większości one są dla mnie po prostu zbyt różowe. I ten odcień też należy do takich bardziej różowawych. Na pewno nie jest to taka, wiecie, żółta oliwka, zwykle idealna dla mnie. Natomiast to też nie jest taki krem, który uczyni z nas takie różowe świnki, ponieważ ten kolor jest naprawdę mało widoczny na twarzy. Wydaje mi się, że może być bardziej widoczny u dziewczyn, które są naprawdę bardzo, bardzo jasne i mają niesamowicie jasną karnację, używają bardzo jasnych podkładów, nawet jaśniejszych niż te takie klasyczne jedynki. I on może się u nich troszeczkę utleniać i może się odznaczać. Natomiast ja nakładam taką stosunkowo cienką warstwę i to jest dla mnie taki bazowy produkt upiększająco wygładzający. Wydaje mi się, że dobrze to opisałam, ale chciałam pokazać go tutaj, ponieważ na pewno polubią go dziewczyny, które stosują makijaż mineralny. Dzięki temu kremowi mogłam nakładać troszeczkę cieńsze warstwy minerałów i zauważyłam, że przy mniejszym kryciu ze strony minerałów ta cera i tak wygląda o wiele, wiele lepiej, więc jeśli zależy Wam na takiej opcji generalnie stosowanie kremów tonujących pod makijaż mineralny, szczególnie takich naturalnych, no bo jeśli stosujemy jakieś chemiczne rzeczy, to stosowanie minerałków wtedy trochę mija się z celem, natomiast stosowanie takich naturalnych tonujących kremów pod minerały, powiedzmy, nie wiem, zamiast kremu, czy też właśnie w roli takiego podkładu, sprawia, że nie musimy nakładać tych minerałów w takiej ilości, no nie wiem, większej, jeśli zależy nam na mocniejszym kryciu. I wydaje mi się, że to jest też właśnie taka rzecz, o której się nie mówi i to jest też forma, w której ten krem sprawdza się naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Ja pamiętam, że to jest chyba jeden z ulubieńców Czarskiej, która gdzieś kiedyś pokazywała to na swoim kanale i muszę przyznać, że faktycznie coś w tym kremiku jest. No, daje po prostu taki bardzo ładny, fajny efekt na twarzy. Jeśli lubicie minerałki, szukacie czegoś pod, to ten Wam bardzo, bardzo polecam. Więc to była piątka moich hitów Cos Nature. Natomiast pokażę Wam jeszcze produkt do włosów. Z tych, które testowałam, to były głównie szampony, ale nie tylko. Natomiast ta maska z awokado i olejem migdałowym na moich wysokoporowatych włosach sprawdziła się najlepiej. I tutaj to będą uwagi głównie dla dziewczyn, które posiadają właśnie takie wysokoporowate włosy, bo myślę, że przy włosach niskoporowatych ten produkt raczej nie będzie się tak dobrze sprawdzał. Natomiast lubię go za to, że to jest taka maska u mnie dość mocno nawilżająca i bardziej dociążająca. Więc jeśli zależy Wam właśnie na takim nawilżeniu, dociążeniu, bez wygładzenia, to myślę, że tutaj możecie sobie to sprawdzić. Ja miałam taki moment, kiedy stosowałam ją głównie na końce, zabezpieczając końce przy metodzie OMO, przy myciu. I to było już dość spory czas temu. Natomiast ostatnio w ramach odświeżenia testów przed filmem też używałam jej właśnie w takiej roli i muszę Wam powiedzieć, że całkiem fajnie, że mogłam sobie tutaj tak o niej przypomnieć, bo faktycznie na końcówkach sprawdza się u mnie bardzo, bardzo ładnie i myślę, że w roli takiej właśnie dociążającej, odżywczej, nawilżającej maski też mogę ją polecić, ale
właśnie dziewczynom, które mają raczej wysokoparowate, na przykład też kręcone włosy. Jest super, tam jest trochę protein, więc też trzeba na to uważać, jeśli wasze włosy łatwo przeproteinować. U mnie tak jest, natomiast no, przy takiej umiejętnej pielęgnacji i łączeniu z innymi produktami u mnie nic się nie działo. Tak jak mówiłam, to są produkty generalnie bardzo łatwo dostępne. Większość z nich bez problemu znajdziecie na przykład w Hebe, ale one przewijają się w różnych drogeriach, w aptekach, sklepach zielarskich. Ostatnio nawet widziałam chyba parę produktów tej marki w ekologicznym Carrefourze, bo też są takie. Więc naprawdę łatwo je znaleźć. Linki do wszystkich rzeczy, które pokazałam, będziecie miały w opisie. W opisie będziecie miały też regulamin do konkursu, do którego możemy przejść teraz. Bo dla trzech z Was mam zestawy kosmetyków, które będziecie mogły sobie same skompletować, więc nic Wam tutaj nie narzucam. To mogą być tylko produkty do włosów, mogą być tylko produkty do pielęgnacji twarzy albo ciała. Wybór zostaje całkowicie Wasz. Możecie wybierać ze wszystkich produktów marki. Link do strony będziecie miały też na dole w opisie, więc tam sobie zerknijcie. Natomiast wystarczy odpowiedzieć w komentarzu na pytanie konkursowe, którym jest. Na Wasze komentarze i zgłoszenia będę czekać przez tydzień, po tygodniu. Ja w komentarzu tutaj ogłoszę zwycięzców. Terminy macie też na dole w opisie. Generalnie wszystko, co trzeba, znajdziecie tam. Więc ja czekam na Wasze komentarze, wysyłam Wam ogromną moc buziaków i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!